Dziękuję bardzo, szanowna pani marszałek, panie ministrze, wysoka izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko koła poselskiego Ruch Palikota wobec sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju uległym niektórych zmianach niektórych innych ustaw zawartych w drukach 3458. Szanowni państwo, nie będę przytaczał tych wszystkich liczb i faktów, jakim dobrem są strefy ekonomiczne. Ja uważam, w przeciwieństwie do kolegi z PiS-u przedmówcy, składając wniosek o odrzucenie informacji, no panie pośle, można złożyć wniosek, że pan się nie zgadza z działalnością, sposobem działalności tych stref, ale złożenie wniosku na temat informacji, jak te strefy wykonywały swoje zadania, to tak jak pan złożył wniosek, że dzisiaj nie jest piątek. A dzisiaj jest piątek, panie pośle. No jest pewna różnica. No informacja dotyczy wykonania działalności tych stref, a nie sposobu przeprowadzania działalności tych stref, czy użyteczności. Dlatego panie pośle, panie krzyczy, no, powinny być te dane. Dane tu są, dlatego ich nie będę przytaczał po raz kolejny. Panowie posłowie, nie dyskutujcie ze sobą. Po raz kolejny. Bardzo pani proszę. Pani marszałek, przepraszam. Pan ma głos. Pani jest po to, aby w porządku pilnować. Pan ma głos, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł. Bardzo dziękuję. Jerzy Borkowski. Dlatego specjalne strefy ekonomiczne, jak wiemy, to jest rozwój gospodarczy, jest rozwój przedsiębiorczości. I bolączką jest, że są zbyt mało wykorzystane w niektórych regionach, bo w moim regionie katowickim, czy jak wspomniał pan tutaj w Mielcu, te strefy dość dobrze sobie radzą i przyciągają przedsiębiorców. Należałoby się zastanowić nad zwiększeniem pomocy dla przedsiębiorców, którzy próbują lokować tam swoje biznesy i prowadzić rozwój w tych strefach. To samo jest specjalną strefą w Katowicach. Ja jestem z Dąbrowy Górniczej i mamy świetną strefę ekonomiczną, która dostała duże tereny teraz. Dorobione są drogi, które tylko właśnie takie inwestycje pozwalają na rozwój gospodarczy i na rozwój przedsiębiorczości. Niewątpliwie też olbrzymim faktem jest reklama takich województw, takich miast, bo wiadomo, że swoiście przebijają się w informacjach, że w takim czy innej strefie w tym mieście jest taka produkcja, nie wspomnę o likwidacji bezrobocia. Także oceniając te efekty ekonomiczne poszczególnych stref, należy mieć również pod uwagę, że w dużym stopniu są one zdeterminowane właśnie na położenie geograficzne i obszary związane z tym poziomem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej oraz dostępnością wykwalifikowanej kadry. Strefy, które należą do wiodących pod względem liczby udzielonych zezwoleń, wartości inwestycyjnych i liczby utworzonych miejsc pracy, są właśnie zlokalizowane w części zachodniej i południowej centralnej Polski, tak jak wspomniałem wcześniej. Nakłady inwestycyjne, należy zwrócić uwagę na olbrzymie nakłady inwestycyjne, jakie zostały poczynione, że od początku funkcjonowania stref do końca właśnie 2014 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wnieśli nakłady inwestycyjne w wysokości 102 miliardów złotych. No są to znaczące kwoty. No tego by nie było, gdyby nie specjalne strefy ekonomiczne. W stosunku do roku 2013 inwestycje wzrosły ponad prawie 10 miliardów złotych. To jest około 10%. Więc tempo ich wzrostu było wyższe, praktycznie 1,5% w porównaniu z relacją z lat 2012-2013. Dlatego też, biorąc pod uwagę wszystkie fakty i prawidłową realizację według mnie założeń działalności specjalnych stref ekonomicznych, posłowie Koła Poselskiego Palikota będą głosować za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.